Kontynuując te ostatnie kilkanaście, powiedzmy, minut, które jeszcze nam zostały, chciałem się króciutko odnieść do kwestii rzeczywistości po śmierci. W zasadzie nie będę już tutaj rozwijał kwestii nieba i piekła. Mamy tutaj ogromną zgodność, jeśli chodzi o nauczanie. Pozostaje kwestia stanu pośredniego, mianowicie czyśćca. Powiedziałbym przewrotnie dość, że nic bardziej dobitnie nie ujawnia braku wiary Kościoła, nauczania Kościoła rzymskokatolickiego, wystarczalność ofiary Jezusa na krzyżu, jak właśnie nauka o czyśćcu. Brak wiary w oczyszczającą moc Jego krwi, gdzie mowa jest o tych zbawionych, a równocześnie koniecznie jeszcze muszą się doskonale oczyścić, zanim będzie mógł Bóg ich przyjąć. W katechizmie czytamy punkt 1030. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są pewni swojego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczeni, aby uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. Jeśli ktokolwiek twierdzi, że pokuta nadana penitentom, aby odkupili swoje grzechy dzięki Chrystusowi, nie jest wiarą w Boga, ale tradycjami ludzkimi, które zaciemniają naukę o łasce i obraz prawdziwego Boga oraz wystarczalność śmierci Jezusa, niech będzie przeklęty, mówi kanon 14 Soboru Trydenckiego. Nauka o czyśćcu jest kolejnym obszarem nauki, który trudno jest znaleźć potwierdzenie w Słowie Bożym. I no, nie była znana w Kościele pierwotnym. 1031 punkt w katechizmie katolickim wyraźnie stwierdza, że jest to tylko tradycja. W Ewangelii Łukasza, 16 rozdział, 22-26 wiersz, czytamy, że po śmierci człowieka jego los został już ustalony i nic nie może ulec zmianie, że po prostu po śmierci jest za późno. Katolicki Kościół naucza, że jeśli Bóg w trakcie sądu stwierdzi, że ktoś jest w stanie łaski, to jego ostateczne zbawienie jest pewne. Zanim jednak osoba ta będzie mogła wejść do nieba, musi odpokutować za kary doczesne, które nie zostały odpokutowane w tym życiu. Może pamiętacie, przy okazji grzechu mówiliśmy o karze i o winie. Bóg wybacza człowiekowi grzech, ale trzeba to teraz jeszcze odpokutować. Przez analogię, osoba skrzywdzona pójdzie i wybaczy oskarżonemu w sądzie o skrzywdzenie tej osoby, co nie zmienia faktu, że tamta osoba będzie skazana i pójdzie do więzienia, bo trzeba jeszcze za to odpokutować. I to jest to nauczanie, tak można by sparafrazować krótko nauczanie, iż właśnie tu na ziemi już bierzemy na siebie różnego rodzaju wyrzeczenia i pokutę za popełnione grzechy, próbując tu na ziemi za nie odpokutować. Niemniej jednak, jeżeli nie odpokutujemy tu w całości przez różne praktyki, to trzeba będzie odpokutować do końca po śmierci. I tak czyściec właściwie stał się obszarem równie ważnym jak niebo i piekło w nauczaniu. I brat mówi, że z tym wiążą się pieniądze. Pieniądze wiążą się o tyle, że Kościół katolicki nauczy i naucza, że mamy wpływ na los tych, którzy są w czyśćcu po śmierci. No bo w niebie to nie potrzebują naszego wpływu. Jak w piekle już nic nie możemy zrobić, ale w czyśćcu możemy. I gdzie skądinąd właśnie znajdujemy nauczanie, iż jednym ze sposobów, i to tym może najbardziej skutecznym, jest ofiara mszy świętej. No i tak w praktyce się dzieje, że ogromna większość mszy świętych, ogromna większość, to są msze za zmarłych. I w tym kontekście rzeczywiście tutaj czyściec jest bardzo mocno podkreślony. I
kiedy rozmawia się z katolikiem, nauczanie jest tak skutecznie odciąga uwagę od ofiary Jezusa na krzyżu, od darmowości zbawienia, że katolik jest przekonany na ponad 100%, na 110%, że no, jak zdąży się wyspowiadać przed spowiedzią, przed śmiercią, przepraszam, a no, objawienia siostry tej z Łagiewnik, Faustyny, wśród tych objawień były też słowa Jezusa, które mówiły, iż jeśli ktoś przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpi do spowiedzi wcześniej, a później do Komunii Świętej, ten nie umrze bez księdza, a więc zdoła się wyspowiadać. No więc jeżeli nic takiego się nie zdarzy, to zdąży się wyspowiadać. Oczywiście jakieś tam te tak zwane grzechy lekkie jeszcze pozostaną i jakieś inne nieodpokutowane jeszcze tu na ziemi, no to będzie zawsze miał szansę, żeby to uczynić tam właśnie w czyśćcu. I każdy katolik praktycznie liczy na czyściec. A ofiara Jezusa ma o tyle dla niego znaczenie, że oto dzięki ofierze Jezusa niebo zostało teraz otwarte, bo wcześniej było zamknięte, a od naszych wysiłków i starań tu na ziemi teraz zależy, czy się tam dostaniemy, czy nie. Tak by można, upraszczając ogromnie, tą taką no, potoczną, powiedzmy ludową wiarę streścić. Popatrzmy, o jakie fragmenty Słowa Bożego, bo mamy niewiele czasu, jest ta rzeczywistość czyśćcowa oparta. Kościół katolicki wskazuje na drugą księgę machabejską, 12 rozdział, wiersz 39 do 45. Wydarzenia miały miejsce około 160 roku. Powstanie, jedyne zdaje się, tak słyszałem, udane powstanie w historii Izraela, jak również w naszej historii też jest jedno, jedyne udane, no właśnie, wielkopolskie. Śląskie też. A i śląskie, no. No więc stało się, że kiedy... Czytamy w drugiej Machabejskiej, 12 rozdział od 39 wiersza, kiedy następnego dnia, kiedy było to już konieczne, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli, i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom, z jamni, chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Dla wszystkich więc stało się jasne, że oni z tej właśnie przyczyny zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana Sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte uczynił jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał wszystkich, aby strzegli samych siebie, byli wolni od grzechów, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś zbiórkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. No, bibliści mówią tutaj, że ci zabici pobożnie zasnęli, przepraszam. Ale no, pobożnie zasnęli, jednak trzeba było wykonać tą całą pracę, żeby ich uwolnić od grzechu, tak? Bo groziło im piekło, tak? Bo popełnili no, grzech, zaparli się, prawda, wyznając obce bóstwa, jakieś bluźnierstwo. Nie mogły pójść bezpośrednio do nieba, na pewno. Z drugiej strony czytamy, że pobożnie zasnęli. Musieli być uwolnieni od grzechu przez dokonanie tego przebłagania. No więc w tym czasie gdzieś dusze musiały być w jakimś pośrednim miejscu, aby to wszystko mogło się stać, tak jak tutaj czytamy. Juda złożył ofiarę za grzech, przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. No, druga księga machabejska nie stanowi biblijnej podstawy ani dla czyśćca, ani dla modlitwy za zmarłych. Popatrzmy, że najpierw, że ten fragment księgi nie wspomina o czyśćcu. Tutaj pojęcie czyśćca jest jak gdyby dołożone z zewnątrz i wynika jedynie z jakiejś no, interpretacji. Fragment ten
ma wewnętrzne trudności, bo z jednej strony czytamy, że umarli, pobożnie zasnęli, a z drugiej strony czytamy, że byli bałwochwalcami, którzy zostali osądzeni przez Boga za swój grzech. Oni zmarli, zostali zabici. Jako winni przed Bogiem zmarli. W prawie mojżeszowym nie ma niczego, co by wskazywało, że ofiary za zmarłych stanowiły kiedykolwiek część żydowskiej wiary czy żydowskich przekonań, a więc mamy tu raczej do czynienia z indywidualną ideą czy interpretacją Judy, który wierzy, że ta ofiara może coś tam, prawda, jednak zdziałać. Czy w to wierzył? No, księga o tym nie mówi, no ale skoro to robił, to pewnie wierzył. A więc autor przedstawia tutaj własną interpretację motywacji i czynów Judy. W Księdze Kapłańskiej w 4 rozdziale, no są 2 rozdziały, 4, 5, 6, który mówi o ofierze za grzechy, jest to ustawione, ale troszeczkę inaczej. Mianowicie, owszem, jest składana ofiara, ale to nie ofiara za grzechy, ale ofiara do przebłagania Boga za skalanie obozu przez tych, którzy nie byli mu posłuszni, którzy sobie coś tam przywłaszczyli z tego świętego tutaj no, trofeum, to wszystko, co należało do Boga. I niewykluczone, że tutaj zachodzi podobna sytuacja. Przynajmniej w świetle Księgi Kapłańskiej interpretacja tego tekstu wydaje się być bardziej prawdopodobna właśnie taka. A więc przebłaganie Boga za skalanie obozu, który wywołał grzech bałwochwalców. A więc ofiara za żyjących, a nie za zmarłych. Być może. No i praktyka opisana w tej księdze, no, księga jest częścią apokryfów. Żydzi zgromadzeni w Jamni, jawne, różne nazwy, prawda, około 95 roku po Chrystusie, bo Jerozolima była zburzona. Tak. Tej księgi do kanonu no, nie włączyli. Tak więc, no, nie jest to dla nas autentyczna część Pisma Świętego. A ten autor drugiej księgi machabejskiej, anonimowy autor, wcale nie stwierdza, że przemawia w imieniu Boga. Nawet nie twierdzi, że jest to jego oryginalne dzieło. Twierdzi, że księga ta stanowi skrót pism innego człowieka. Wszystko to, co Jazon Cyrenejczyk opisał w 5 księgach, usiłowaliśmy streścić w jednym dziele. Stąd i wiarygodność tego, co tam czytamy, budzi duże wątpliwości. O ile pierwsza machabejska ma szacunek, jeśli chodzi o historię, to już druga machabejska po prostu pod tym względem... Tak? Ja chciałbym podać jeszcze jeden argument, mianowicie nawet gdyby tak interpretować, jak tam interpretują ten fragment katolicy i uznać, że ta księga jakiś tam autorytet ma, to wcale nie wynika z tego, że musi istnieć jakiekolwiek inne miejsce typu czyściec. Żydzi, wiemy to z wykładów Arnolda Fruchtenbauma, Żydzi wierzą, że dusza, zanim uda się w zaświaty, przez 3 dni przebywa w pobliżu ciała. Więc to nie, zupełnie nic nie wynika z tego, przepraszam bardzo. Również i pod tym względem. Dziękuję za komentarz. Można powiedzieć główne fragmenty Słowa Bożego, które znajdujemy w Nowym Testamencie, jeśli pamiętacie lub znacie. Fragment z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, wiersz 32. Jeśli kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. No i ruszają spekulacje. Co to miałby być ten wiek przyszły? Jezus akurat ani tu o wieku przyszłym nic nie mówi, ani celem jego wypowiedzi nie jest mówienie o wieku przyszłym. I stąd trudno odgadnąć, co to za grzechy niektóre mogłyby być przebaczone w przyszłym, a który nie, to już wiemy. No więc wypowiedź tekstu jest prosta i oczywista. Chrystus naucza, że bluźnierstwo przeciwko duchowi nigdy nie może być wybaczone.
A czy miałby być ten wiek przyszły? Mamy za mało danych, aby o tym spekulować. Podłączanie tego fragmentu pod czyściec no jest bardzo słabym. Ma bardzo słabą siłę jako argument. Słucham. Dlatego tak, takie dwa wątki. Myśl, tak modlitwy za zmarłych nie jest zupełnie obcy judaizmowi, dlatego że w jakiejś opracowaniu tam ludzie istnieje instytucja modlitwy za zmarłych. Również współczesny modlitewnik, dany parę lat temu przez Pardę Zwaldę, zawiera taką część, jaką są modlitwy za zmarłych. Nie tylko przez te pierwsze trzy dni, po prostu oni tak mają. Aczkolwiek to jest dość swoiste, że nie chcę teraz rozwijać tego. Natomiast nie jest to obce myśli judaistycznej. Nie mówię, że chrześcijańskie, ale judaistycznej po dziś dzień. Żydzi ortodoksyjni po dziś dzień tak się modlą. Twierdzenie, że modlitwa za zmarłych nie jest obca myśli judaistycznej i występuje nawet dzisiaj. Dziękuję. I ostatni fragment, na który tutaj powołują się bibliści, to fragment z pierwszego listu do Koryntian, 3 rozdział, wiersz 10 do 15. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy położyłem fundament, ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. O czym jest mowa? O wznoszonym budynku na fundamencie. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, którym jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drewna, z trawy, ze słomy, tak też jawne stanie się dzieło jego. Odsłoni je dzień pański. Okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego budowla wzniesiona na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. I to wszystko, jeśli chodzi o próby uzasadnienia istnienia czyśćca. No, podciąganie tego fragmentu do czyśćca totalnie, zupełnie ignoruje jego kontekst. Kontekst listu. W pierwszych czterech rozdziałach Paweł zajmuje się problemem w kościele, w Koryncie. Fałszywi nauczyciele szukają własnej chwały, niszczą kościół przy pomocy ludzkiej mądrości. Tutaj Paweł ostrzega ludzi, którzy powodowali problemy, że pewnego dnia będą musieli przed Bogiem odpowiedzieć za swoje czyny. I opisuje swoje twierdzenie ilustracją, no właśnie, wznoszenia budowli. Pracownikami budującymi, prawda, byli ci, którzy usługiwali w kościele. Jeżeli dobrze służyli, to jakby budowali budynek z złota, srebra, kosztownych kamieni. Jeśli pracowali źle, to tak jakby ci, którzy powodowali podziały na przykład, tak jakby wznosili budowlę, używając bardziej, no, gorszej jakości materiałów. Tak czy siak, jakby nie patrzeć, przyjdzie ten moment, kiedy Jezus osądzi pracę każdego sługi. I ten sąd Paweł porównuje do pożaru budynku, który właśnie opisał. Jeśli czyjeś dzieło się ostoi, bo zostało zbudowane z tych solidnych materiałów, cennych materiałów, również mnie to dużo kosztowało, otrzyma nagrodę. Jeśli spłonie, ten straci nagrodę, którą mógł otrzymać. I używanie teraz tej figury literackiej do tego, aby uzasadnić istnienie czyśćca, no jest dość karkołomne. Paweł tu nie mówi o rzeczywistym ogniu na przykład. Ja już nie wspominałem o tym ze względu na czas, jak rozumiane są te cierpienia w czyśćcu, ponieważ są bardzo różnorodnie rozumiane. Między innymi również mowa jest o jakimś tam ogniu też. Ale to jest tylko jedno z przypuszczeń. W każdym razie Paweł nie mówi tu o spalaniu, nie wiem, pokutujących w czyśćcu dusz, czy mężczyzn, czy kobiet. Mówi o budynku, który reprezentuje służbę. Nie mówi wcale o osobie. Na tym polegać będzie ten test. Dzieło tej osoby spłonie, ale nie osoba. Tak więc chodzi tu o nagrodę w tym, prawda? O potencjalną nagrodę albo utratę nagrody za złą służbę, a nie o wskazanie na istnienie czyśćca czy przebłaganie za oczyszczenie, oczyszczenie duszy. I cóż, i chyba tyle w tym temacie. Czy ktoś próbował się wypisać z Kościoła katolickiego? Tak? I wypisałeś się?
Nie? Dlaczego nie? Jak się nie udało? Nie udało się księga poinformowano mnie, że w księgach wieczystych uczyniono stosowny zapis odnośnie tego. Rozumiem. Czyli czy można wyjść z kościoła katolickiego? Taki przewrotny artykuł. Katolik, który chce wyjść z kościoła katolickiego, jest bez wyjścia. Znaczy, oczywiście jest to duże uproszczenie. Jest potwornie skomplikowana procedura, jeśli ktoś chciałby opuścić Kościół katolicki. Ma to o tyle praktyczne znaczenie, że czasami, ja przynajmniej słyszałem, kiedy matka już trochę czytająca Biblię decyduje się na chrzest swego dziecka, niemowlęcia, mówi, a na razie go ochrzcimy, potem jak będzie dorosły, to sam zdecyduje. Nie ma szans w kościele katolickim. Nie można wyjść z kościoła katolickiego. Z kościoła katolickiego można być wyłącznie wyrzuconym. Dokładnie tak, ekskomunikowanym. Nawet jeżeli ktoś imiennie nie będzie nikogo ekskomunikował, to z tytułu samego faktu człowiek będzie ekskomunikowany. Ja teraz gdzieś czytałem, że jak z dwoma świadkami tak, trzeba przyjść ze świadkami i całą procedurę przeprowadzić, aby opuścić. I dodam jeszcze definicję trzech pojęć, które no, może będą miały znaczenie. Jest to definicja z kodeksu prawa kanonicznego. Kanon 751. Cóż to jest herezja? Co to jest schizma? Co to jest apostazja? Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie. Nie całości. Jakiejś prawdzie. Tak? Herezją nazywa się uporczywe po przyjęciu chrztu zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej. To herezja. Apostazja. Całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Schizma. Odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła, którzy uznają to zwierzchnictwo. Tak się składa, że duża część katolików wierzy wybiórczo. Odrzucają pewne rzeczy, które im nie pasują. W życiu się to wszystko weryfikuje. Jeżeli to dotyczy kwestii doktrynalnej, w sensie tej właśnie zdogmatyzowanej, no to kto jest heretykiem? Dziękuję bardzo.